Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy ponownie w miejscowości Trzew, gdzie już kiedyś tutaj byliśmy. Byliśmy tutaj u kolegi Krzysztofa Musiała, u kolegi Romana Szlagowskiego, który jest prezesem Okręgu Gdańskiego, a dzisiaj gościmy u kolegi Henryka Szonszora. Przypomnijmy tylko jeszcze tutaj oddział Trzew, to jest oddział o numerze 075, a organizacyjnie przynależy do Okręgu Gdańsk. Tutaj kolega Szonszor jest jednym z wybitnych hodowców, który się wyróżnia, wielokrotny tytuł, zdobywał wielokrotnie tytuł mistrza oddziału, ale również też w skali ogólnopolskiej miał liczne sukcesy. Ale o tych sukcesach może, o kolegach, z którymi przyszło mu tutaj rywalizować, o oddziale Trzew troszeczkę, o swojej hodowli, powie nam sam kolega Henryk. Proszę bardzo. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich hodowców, kolegów z Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Gołębie zacząłem hodować od lat 1969 roku. Należę do oddziału Trzew, bez przerwy do tego samego. Jestem tutaj wyróżniony srebrną odznaką i złotą odznaką za działalność, za wyniki. Największe wyniki osiągałem w latach 2001-2010. W 2001 roku daliśmy na lot dalekodystansowy Watykan Gdańsk. Uczestniczyłem w tym locie. Mam od Pawła Jana II błogosławieństwo i dyplom z podziękowaniem za udział. Osobiście Jan Paweł II dał tutaj podziękę w naszej sprawie, żeśmy zorganizowali na cześć jego pontyfikatu, 25-lecie pontyfikatu Ojca Świętego. No i zaczęło się potem już tak, w 2004 roku byłem wicemistrzem oddziału gołębi dorosłych, w 2005 mistrzem w GMP. W Polsce zająłem w GMP 12 miejsce w 2005 roku. Przyszło mi się przeprowadzać, w 2006 przeprowadziłem się z Trzewa, z Armii Krajowej nad Trzewskie Łąki. Wtedy miałem najkrótszy kilometraż. A teraz kolega ma najdłuższy, prawda? Teraz mam, nie najdłuższy, nie? Jestem w środku. W środku. Jestem w środku. No i mimo to, że miałem najkrótszy, też udawało mi się wygrywać z czołowymi hodowcami. Jak na przykład kolega wicemistrz Polski Zichu Stańczak. Tutaj właśnie powiedzmy tutaj po sąsiedzku, właśnie tak, wręcz sąsiedzku. U kolegi ile kilometrów macie różnicy? Około półtora kilometra. Półtora kilometra. Kolega Zdzisław Stańczak, tak? Stańczak, tak. Wielokrotny też mistrz oddziału, wicemistrz Polski w GMP w 2006 roku. W 2007 roku również byłem wicemistrzem, pierwszym wicemistrzem. W 2008 byłem mistrzem oddziału, mistrzem w prawie wszystkich kategoriach. Byłem w Polsce dziewiąte miejsce w Polsce w GMP. Może jeszcze wrócę, w 2005 roku miałem najlepszego lotnika Polski Północnej, najlepszego lotnika okręgu, oddziału oczywiście. Gołąb ten 24-19 został czwartym lotnikiem w Polsce. Na 15 lotów miał KOFI 555,19. No to jest, uważam, rewelacja. Po tym gołębiu głównie chowałem gołębie młode. Mam kilkanaście gołębi dorosłych, młodych. I się sprawdza potomstwo? Potomstwo się jak najbardziej sprawdza. To jest linia od Jana Mikołajczuka, bardzo dobrego hodowcy. On dziś wicemistrzem Polski był, Jasiu Mikołajczyk. Nie tylko u mnie, u innych tak również. Te gołębie się sprawdzają. Sprawdzają się bardzo, nie? No i dzięki takiej, że tak powiem, wsparciu przez Jana Mikołajczuka, bo wtedy kupiłem, on likwidował gołębi, kupiłem większą część gołębi. No i zasiliłem się i to był bardzo udany zakup. To była rewelacja, bo gołębie te po prostu się sprawdzały. Ja tutaj się tylko może troszeczkę wtrącę. Kolega obecnie w rozpłodzie posiada ile gołębi? W rozpłodzie 60 gołębi. 60 gołębi, tak. A wszystkich innych i do lotu, i młodych? Do lotu miałem młodych 78, a zostało mi 76 po wszystkich lotach. Mieliśmy w tym roku na przykład, byłem wielokrotnym mistrzem oddziałów młodych. Nie przywiązywałem wagi do gołębi młodych, bo to po prostu uważałem, że tak jak
się kiedyś udawało. Ale w tym roku... osiągnięcia miałem w lotach długodystansowych. Na lotach długodystansowych, dalekich maratonach okazywały się moje gołębie bardzo dobrze. Mimo nawet w tym roku niepowodzeń, jakie tam spotkały mnie, to do 10 lotu prowadziłem w oddziele. Miałem taki, mieliśmy wszyscy trudny lot. Kloppenburg to był lot 730 km, z którego gołębie wracały. No, bardzo ciężko, ponieważ padał deszcz, burza, wiatr przeciwny. Mój gołąb był pierwszy w rejonie na około 4000 gołębi. Myśmy lecieli z Kwidzynem i Malborkiem. I to też był ten gołąb z rodziny po tym Mikołajczuka? To był właśnie tak, ale nie po tym gołębiu, a to już była taka mieszanka. To był gołąb z Bindaczy, z Hansa Bindaczy, który po prostu sprzedawał gołębi Mikołajczukowi. No, Mikołajczuk bazował też na tych gołębiach. Bazował się generalnie na tych gołębiach Bindacza. Nie? No i ja dokupiłem 2 lata temu, byłem osobiście też u Bindacza, kupiłem 22 gołębie, mam je w rozpłodzie. Gołębie te wywodziły się z słynnego gołębia Jansena 291. Jest to gołąb naprawdę wybitny, który dawał potomstwo, no, szczególne. No, na długie dystanse te gołębie jak najbardziej sprawdzały. Tutaj jeszcze ja tak przerwę, bo tutaj nam towarzyszy. Wstań może, pokaż się. Tutaj, bo kolega wspomniał, że sam hoduje gołębie, znaczy członkiem związku jest od 1969 roku, ale hoduje gołębie też od dziecka praktycznie. Tak, tak. No tutaj ma właśnie takiego następca rośnie. To jest wnuczek, tak jak masz na imię? Maciek. Maciek. I też lubisz gołębie? Tak. Tutaj dziadkowi pomagasz. Na razie to widzieliśmy tylko, że tu się kręciłeś, tak troszeczkę, że tak powiem, żywo reagowałeś na co tu się dzieje, ale dziadek chyba będzie miał pomoc z takiego wnuka, mam tak? Mam nadzieję, bo inaczej to nie opłacałoby się dalej tych gołębi trzymać i tak się poświęcać. Tutaj kolega wspominał właśnie, że teraz już tak zdrowie nie dopisuje, to no, chce troszeczkę te gołębie, tak, ilość tak zredukować, ale jak się nazywa pasja, że tak powiem, nie zaniknie, bo okazuje się, że wnuczek może jak tak dalej pójdzie, będzie kontynuował tutaj ten loty, ale też jeszcze skorzysta z dobrego materiału i doświadczeń, które tutaj dziadek ma. Tak. Może teraz byśmy pokazali kolegom jeszcze tutaj, jak gołębniki kolega tak prowadzi. Zobaczmy tutaj jeszcze, tylko jak powiemy, to jest gołębnik rozpłodowy, tak? Ten, to który jest, mamy. To jest gołębnik dla wdowców. Dla wdowców, aha. Tylko są same wdowce. Wdowce, tutaj tak, zobaczmy. Tutaj kolega lotuje z tej posesji, ja może tak przejdę. O, tutaj 10. wygląda za plecami kolega, jaki ma gołębnik. To są młode, tak? Tutaj za plecami to jest... Ta część to jest rozpłodowa. Rozpłodowe, a tu są gołębie młode. O, tu widzimy. To od którego gołębnika zaczniemy? Zaczniemy od rozpłodowego. Dobrze, to wejdziemy do gołębnika 19, a nie. Rozpłodowego. O, tutaj zobaczmy. I teraz właśnie tutaj wchodzimy. Musimy zamknąć drzwi. Ops, tu poczekamy. Sekundeczka, ja tylko może... Ja na chwilkę włączę kamerę. I ponownie kontynuujemy. Tutaj kolega trzyma jakiego gołębia w ręku? To jest 2419, to jest czwarty lotnik w Polsce. Tak, pokażmy. Przypomnijmy jeszcze raz kolegom wszystkim, z czego to się gołąb wywodził. To jest od Jana Mikołajczuka. Pokażmy jeszcze obrączkę tego gołębia. To jest gołąb z 2002 roku. 2419. Na oddziału jeszcze PL056. Tak, bo to był od Jasia kupiony. Świętej pamięci już. Nie, nie. Przepraszam. Ja się żyję. On tylko nie hoduje gołębi ze względu na sarkoidozę, bo zachorował i był tak uprzejmy, że po prostu... I ten gołąb, że tak powiem, wydał potomstwo tutaj, które się też sprawdza. Tak, po nim jest tutaj taki... Tu zobaczmy. Tutaj widzę w rozpłodzie kolega ma w większości gołębie tylko niebieskie. Tak. I nakrapiane, tak, innych barw nie widzę. Tak. I takie są, jakiego teraz gołębia kolega ma? Jego syn sparowany z córką Bindacza, Hansa Bindacza 1628. Ta córka już nie żyje. O, tu zobaczmy skrzydło, może pokażmy tego gołębia. Tak. Tu jest też bezpośrednio od Jana Mikołajczuka. To jest 1746. Zobaczmy. Też PL06, tak. 56. Też Jana Mikołajczuka gołąb. Ale tutaj oprócz gołębi jeszcze Hańca Bindacza, Jana Mikołajczuka, kolega też rozmawialiśmy, wprowadza do rozpłodu gołębie sprowadzane z zachodu, tak? Z zachodu, tak. Zaraz będziemy o nich rozmawiać. To jest też Mikołajczuka. Tu są wtedy gołębie takie, co były przeprowadzone bezpośrednio od
Franca Bunkacza, to są młode dwuletni gąsienice. Zobaczmy, ma tutaj o. Bardzo ładne oko, on ma takie... Kolega widzę z tych gołębi Jana Mikołajczuka i Bindacza, tak, wyhodował, że tak powiem, tutaj podstawowe gołębie rozpłodowe swoje, tak? Tak, podstawowe rozpłodowe. I na nich właśnie bazuje kolega? Tak. O, zobaczmy, tutaj przejdźmy może tutaj do drugiego przedziału jeszcze. Aha. Sekundę. Chciałem pokazać herbotca. Jest na zaraz kolega nam znajdzie tego gołębia. To jest niebieski nakrapiany, jakiego szukamy gołębia? No, taki niebieski nakrapiany, mazany. Trochę mazany, to tak. Może tu, może w tej części. Zobaczmy, o, tu są te czerwony jeden gołąb. Tu jest... Gdzie ten? Tu go na razie nie widzimy, ale zobaczmy. To chyba ten będzie, tak? Nie, to jest Attila. Attila. To jest Attila Belk. Też. Co to jest za gołąb dokładnie? To jest z 2009 roku. To jest linia Herbots. A już kolega go w tym roku ściągnął, czy wcześniej? Nie, to w 2009 roku. Znaczy gołąb jest, a u kolegi w gołębniku jest? Jest 3 lata. 3 lata i co, tak, sprawdza się potomstwo? Bardzo dobre, bo to... I w krzyżówce z tymi gołębiami Mikołajczuka i Bindacza? Bindaczami bardzo dobry daje. Tu zobaczmy. Tu mam nowego gołębia, bardzo dobrego. Też od Mikołajczuka. O. Super piękny gołąb. O, widzimy. Tak. Tutaj jeszcze tak popatrzmy wszyscy koledzy, zobaczcie, to jest cały gołębnik z drewna wykonany. Tak. Podłoga też jest tutaj z drewna. Tu jest po Putman 1001-1002 po tym prangę. Tak, o, zobaczmy ten niebieski, tak, taki pstry. Tak. O, to jest po tego? To jest Belk też Herbotsa. To jest. Tu zobaczmy, pokażmy skrzydło. Po córce Juliana. Więcej o tych gołębiach będziemy na stronie internetowej mogli zobaczyć. Tutaj tak, kilka gołębi sfotografujemy, zamieścimy, a innych zamieścimy rodowody, żeby koledzy mogli zobaczyć, też od, z czego to od, się wywodzi. Bezpośrednio od Bindacza po 291, po tym słynnym rozpłodowcu. O, widzimy. Tutaj mały chuligan nam troszeczkę tak przeszkadza, a żebyś tak dziadkowi nie wypuścił, pamiętaj, tych gołębi nie tutaj. Wypuść, nie wypuść. Bardzo uważaj. Tak. Tutaj jest ten szek taki w środku, tamten szek tak w środku. To jest po Wolfganga Ropera, tamten tak, ten szek, widzimy, ten szek. O Wolfgangu Reperze wspominał tak, też tak kolega Herbert Widen. Tak. Kiedy byliśmy w Niemczech z kolegą Arturem Pawelcem, tak, właśnie jest, wspominał, że to też jest, u siebie to jest ten niebieski, już nie będę łapał, to tak, jest tak jeden, drugi, to są dwa niebieskie po Antona Dagnera. Dagnera, tak? Dagnera po Maestro. Czyli Szelensy, tak, Deleusy, tak, z Deleusa. Szelens, to jest czerwony po... A też, to jednego kolega ma tylko widzenie? Tak. Jednego po, tu w rozpłodzie po, widzę. Tak, to jest czerwony po Hansu Bindaczu, też bezpośrednio. O, zobaczmy. Pociągnięty, nie? Także. To może przejdziemy teraz do kolejnego gołębnika. I tamte gołębie, tak, tu były samczyki, te rozpłodowe. Tak. One są teraz rozłączone. Tak. A my tu przejdziemy do samiczek. Tutaj przechodzimy teraz do gołębnika, gdzie się znajdują samiczki. Tu są samiczki wdowy, o, wdowy, tutaj, tu ja tu są tak wdowy. Może troszeczkę. Nie, jest tak. Kolega zamknie może, o tak. A my popatrzmy, tutaj spadło tam jedno. Tu są samice, o, zobaczmy. Tu są samice jak wdowy. O. Tu są samiczki zobaczmy wdowy, tu są samiczki dwu-, trzyletnie i roczne, nie? Tam może jedna chyba, czy dwie są starsze. Tu jakieś wybitne ma kolega takie, które to się sprawdzają? Samiczki, w zeszłym roku miałem najlepsze lotniczki, ale ona zginęła. Najlepsze lotniczki oddziału, czwarta lotniczka okręgu w ubiegłym roku. No w tym roku akurat myśmy mieli tylko 13 lotów. Nie? A jaką metodę lotowania kolega preferuje na gołębie dorosłe? Totalne wdowieństwo? Totalne wdowieństwo. Totalne wdowieństwo. Totalne wdowieństwo. I od dawna kolega tą metodą już lotuje? No to już tak z 5 lat. Nie? Z 5 lat. Tak, tak. I ta metoda się najbardziej sprawdza. Ona jest, uważam, mniej pracochłonna niż metoda inna. Na gniazdówce nawet i chyba więcej jest pracy, bo trzeba jednak inaczej do tego podchodzić. Nie? Tu mam taką, też ta biała, bardzo, z pierwszego lotu ona była z pasewalku, bardzo trudny lot pod wiatr, pierwsza w oddziale była, bardzo ładnie się spisała. Rozumiem. Z dobrym wyprzedzeniem, chyba dwuminutowym tam nawet, nie? A tu są samice
rozchodowe. Tu byliśmy właśnie, ja może źle powiedziałem na początku, ale tu wejście jest po prostu wspólne. Tak. Tu były samiczki lotowe, a tu jest pomieszczenie z samiczkami rozpłodowymi. Tutaj czerwona jest taka, pokażmy już przy okazji, co to jest za gołąbek. To jest super gołąb, ona... Tańca bindacza? Tańca bindacza, tak jak tamten czerwony. Tak jak tamten czerwony, ona jest, zobaczmy. Ona jest piękna, samica. Tu jest córka jeszcze tego 2419, rewelacyjna samica. Czyli z tego gołębia, z tego co widzę, kolega ma podstawę, że podstawę tak powiem, hodowli to stanowi, tak? Tak. To przypomnijmy jeszcze może ten 2419, gołąb od Jana Mikołajczuka. Mikołajczuka bezpośrednio, tak. I kolega go cały czas ma u siebie. Ma i on jest płodny jak najbardziej. I też jeszcze i był lotnikiem i rozpłodowcem. I rozpłodowcem jest ekstra rozpłodowcem. Nie? To rozumiem. Także piękna samica, ta. Tu zobaczmy. Tutaj jest więcej samic po nim, nie? Ta tutaj, ta samiczka młoda. Po prostu hodowla jest, tak widzę, w większości oparta na tym gołębiu. Tak, ta samiczka, tamta niebieska na ziemi, też po nim jest bezpośrednio, nie? Tutaj kolega wspominał, rozmawialiśmy wcześniej, tu siedmiokrotnie zmieniał kolega w swoim karierze tak, gołębiarskiej, że tak powiem, miejsce, ale to wszystko chyba i tak w Tczewie tutaj było, tak? No, w obrzeżach, w Lisewie było też, nie? I no bo to jest to miejscowości obok po prostu tak, Tczewa położone. Tak. Tutaj kolega, powiedzmy, jeszcze z zawodu jest kamieniarzem, on jest już obecnie na emeryturze. No, teraz już tam. Teraz to już tak też, jak kolega wspominał, zdrowie nie pozwala się tyle zajmować gołębiami. No ale tutaj mówię, jeszcze raz to wspomnijmy, nadzieja jest tutaj młodym człowieku, ale on tutaj trochę nam teraz przeszkadza, ale myślę, że się poprawi, co? No. A jest samiczka również po 2419. Ta latała w tym roku, ona mimo, że ma 6 lat, jeszcze w tym roku też latała, też zrobiła konkurs z tego lotu Kloppenburg, nie? Tutaj jeszcze rozmawialiśmy o gołębiach młodych. To wspominając, kolega powiedział, że do lotów wszystkich młodych miał ile? 78, ale stracił tylko bardzo mało. Dwa gołębie na locie finałowym. Lot był Brandenburg, Neubrandenburg, tam było 4138 gołębi. Mój gołąb był 6, 7, 8, no i tam tak dalej. Miałem najlepszą drużynę, mam pierwsze miejsce drużynową. Uważam, że przy takiej elicie, przy takiej masie gołębi ponad 4000 jest to wynik zadowalający. Uważam, że jest szansa z tych młodych zrobić dobry zespół. I z tego co słyszę, właśnie kolega mówi, że przy tak małych stratach to bardzo dobrze, że tak powiem, były te gołębie przygotowane, tak? Tak, tak, one były dobrze przygotowane, bardzo, znaczy zapraszam dwa razy w roku, no, najczęściej dwa, jak potrzeba to i więcej. Lekarza Andrzeja Koraleskiego, on przyjeżdża, robi badania całkowite, robi wszystkie wymazy, no i kał bada, no dwa, trzy razy w roku mamy takie spotkanie. I wtedy że... po prostu widzę, że to 100% jest tym, że te gołębie idzie przygotować. Idzie przygotować, te gołębie są zdrowe, są zaszczepione właściwie. Lekarz szczepi mi, pan Koraleski mnie szczepi je osobiście, nie? I młode i dorosłe. Raz w roku szczepimy dorosłe, dwa razy w roku szczepimy młode. Nie? To może przejdziemy, pokażemy teraz kolegom te gołębie młode właśnie. I tu właśnie wchodzimy do gołębnika gołębi młodych. Tutaj razem kolega, ile ma wszystkich młodych? Młodych jest w tej chwili, bo tu są młode, które były lotowane i które nie były lotowane. Lotowane. To tutaj jest około 90 gołębi, które nie były lotowane. Tak. Jeszcze jeden do 100. Popatrzmy, tutaj tak sobie gołębie młode spędzają czas. O, tu zobaczmy jest. O, mają tutaj taką przegrodzoną ścianę siatką, czyli tutaj są, można powiedzieć, prawie jak w wolierze, tutaj nie mają przeciągów żadnych, tutaj również widzimy posadzka, podłoga, przepraszam, jest drewniana, tutaj wszystko, cały gołębnik, widzę, kolega bazuje na drewnie, nie ma też rusztu żadnego. O, tutaj kolega sam w hodowli tutaj się zajmuje tak, wszystkim. Tylko sam. Znaczy, bo na tych młodych ludzi tutaj, znaczy na wnuczka nie idzie chyba jeszcze. Nie, jeszcze za malutki. Za mały. No, ale będzie się uczył i dziadkowi pomoże. Tutaj mamy jakiegoś takiego może wybijającego się młodego z lotowych z tego roku? Z tego roku to... no bardzo dobre te czerwone leciały, nie? O, te zobaczmy je. Czerwony bardzo dobrze. No niektóre czerwone nawet... po tym czerwonym samcu, po tej czerwonej samicy, co tego, to i po tej czerwonej, bo ty mi pokazywałem, jeszcze ona uciekła, herbotca, to zaobrączkowałem starymi obrączkami, bo nie miałem obrączek
już rodowych. Mhm. Tu widzę właśnie, niektóre są na 2011 roku, no, 10 chyba się dwie też trafiają, czy 3. No i niestety musiałem tak zaobrączkować, ale tutaj kilka gołębi... z uwagi na to, że one miały takie dobre wyniki, no to postanowiłem je zachować dla siebie. Tutaj no jeszcze... i nie wiedziałem, że zostanie tak duża dużo, ilość. Myślałem, że część straty ginie, będą większe. Że większe straty, bo zwykle bywało większe straty. Dlatego też na sprzedaż kilka gołębi, no, będziemy mieli trochę tych gołębi. Kilka gołębi sprzedać, ponieważ jest zdrowie już i miejsce, żeby było właśnie pokażmy. Wykorzystane. O, i tak wygląda gołębnik na młody. I jeszcze przejdziemy może do gołębnika dla wdowców, tak? Bardzo proszę. O, a tu się znajduje wejście dla gołębnika, do gołębnika dla gołębi dorosłych, no, wdowców. Tak, tu, o, tu zobaczmy. Nie wiem, jakich przedziałów jest więcej, nie? Tutaj kolega ma tak raz, dwa, trzy, cztery takie przedziały. Tak, one są swobodnie. Niektóre gniazda nie są zajęte, są wolne. A to celowo, bo potem się walczą. Nie, nie. Tam widzę, że te gołębie czerwone tak. Też tutaj występują w mniejszości, wręcz tutaj żadnego nie ma. Wszystko to są gołębie niebieskie i nakrapiane. Tak, tak, tak. No, i też oczywiście z tego Jana Mikołajczuka 2419, tak, tak. Hańca Bindacza. Tak, tutaj takie tam, te niebieskie szczególnie, nie te. Zobaczmy. O, ten tu niebieski. Pokażmy. Z tego 2008 roku to jest chyba gołąb. Tak, tak. On, chodźmy. Ups. Zobaczmy. Ten gołąb. Tu kolega nam złapie go. Groningenu w tym tak. roku był pierwszy w rejonie. Tam było 4000 gołębi. Czyli pierwszy konkurs na 4000 gołębi? Tak, pierwszy. I z jakiej miejsce, odległości to było? To było 730 tak. km, nie? Groningen. O, zobaczmy, pokażmy skrzydło tego gołębia. To jest po starym niebieskim, po tym 2419. I pokażmy jeszcze obrączkę. Numer tutaj, zobaczmy, tak. z 2008 roku gołąb. 16-19. Tak. To może niebieski. Sprawdzić w internecie, tak. on ma pierwsze miejsce, tego, no, o, widzimy. Lot nie wyszedł, no, ale... I tu jest więcej, i tak w takim jednym przedziale, ile kolega ma mniej więcej gołębi tutaj zawsze? Jest po 15-18 gołębi. Tak. Rozumiem. O. Tutaj zobaczmy, jest... o tutaj jest troszeczkę mniej, trzy sobie tak, tak. siedzą tylko. No tam też chyba ze cztery. Ze cztery. O. Tu się, o, tu jest jeden płowy właśnie tak, taki to jeden i tam jeden jeszcze, i tam jeszcze czerwony. O. To są dwa. I tutaj jeszcze, o, jeden czerwony. Ten czerwony ten jest bezpośrednio też po tym czerwonym, starym czerwonym od Mikołajczuka. O, także pokażmy go. Też pięknie leci, nie? To jest młody. A z gołębi dorosłych kolega jakie straty miał w tym roku? Z gołębi dorosłych miałem 12 gołębi straty. Straty, na ile co kolega lotował? 86 chyba. 86. I to poszły na początku sezonu, czy nie, one, pod one koniec? Pod czy tak sukcesywnie? Sezonu. Tak, 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 tak. Rozumiem. Tak, dlatego tak. Także na razie nie wtedy... Nie jest źle, bo jest bardzo dużo gołębi. No są gołębie, które tutaj... I wyniki też świadczą o tym, że tak. kolega tutaj widać pracę hodowlaną, że tak powiem, prowadzi prawidłowo. Tak. Także na razie koledze dziękujemy, no. zachęcamy wszystkich do wejścia na stronę internetową, do nas zapoznania się z gołębiami, tutaj, które kolega Henryk posiada w hodowli i będziemy tam mieli i zdjęcia tych gołębi, i rodowody, dyplomy. A jeszcze nabyte. Aha. To są młode od Dietera Zyberta. Tu 9 gołębi młodych jest i 9 gołębi młodych jest od Repera? Steinbergera, nie? Aha. Od Steinbergera, z tym, że... Stenbergena, Erika van Stenbergena. Erika van Stenbergena. O, tu widzimy. 9 młodych. Tutaj byśmy o tych gołębiach zapomnieli za chwilę tak. przedstawić. Bo one są malutkie, młode, tak. one są późno przywiezione. One są około miesiąca dopiero u mnie tutaj, nie? I mam nadzieję, że Zasilą hodowlę, a szczególnie na krótkich dystansach, ponieważ tu są kopmany Steinbergera. Znaczy Zyberta. Zyberta. Tak, Zyberta kopmany są, które no, na krótkich dystansach, na takich średnich, krótkich dają dobre rezultaty. Nie? Chcę je wprowadzić w moje gołębie. I zobaczymy wtedy. Na długim dystansie to są rewelacyjne. Jak będziemy kolegę później odwiedzać, to zobaczymy, na ile to się, że tak powiem, spełniły. Te nadzieje spełniły. Tak. Także na dzisiaj dziękujemy, tak. a my przejdziemy teraz do innych gołębi i do innych tutaj zajęć związanych z tym, żeby kolegom zaprezentować hodowlę kolegi Henryka Szonszora. Także dziękujemy i do zobaczenia.